ochronę dóbr osobistych z powództwa Andrzeja Jarmakowskiego, polonijnego dziennikarza z Chicago, przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości Andrzejowi Czumie. Sąd odrzucił pozew Jarmakowskiego, mówi były minister sprawiedliwości Andrzej Czuma. Dzisiaj zapadło orzeczenie sądu cywilnego oczywiście w Warszawie, który to wyrok odrzuca pozew Andrzeja Jarmakowskiego przeciwko mnie, broniony przez Jarmakowskiego w zeszłym roku, w połowie zeszłego roku do sądu w Warszawie. Pozew był taki, że Andrzej Jarmakowski domagał się, abym publicznie przeprosił go w kilku środkach przekazu oraz wypłacił odszkodowanie za to, że na stronie www.czuma.pl on jego nazwisko jest zaznaczone czerwonymi ściankami. Ściągi wskazują, czerwone ściągi odróżniają uczestników ruchu obrony praw człowieka od innych tym, że osoba napisana na czerwono w gruncie rzeczy służyła przeciwko celom ruchu obrony praw człowieka. To jest to delikatne słowo. Poza tym Andrzej Jarmakowski i jego adwokat poszukali w wypowiedziach prasowych moich i telewizyjnych i radiowych takie moje delikatne wzmianki na ten temat, jakoby Andrzej Jarmakowski był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Sąd Warszawy odrzucił ten pozew. Nie znamy jeszcze uzasadnienia. Pewnie za tydzień, dwa otrzymamy go. Jeżeli można będzie się coś wyraźniej wypowiedzieć. Adwokat Andrzeja Jarmakowskiego nie powiedział wyraźnie, czy się odwoła, czy nie. W związku z czym ta sprawa też nie jest nam znana. Poseł PO Andrzej Czuma dodał w rozmowie z Radiem 1030, że jest zadowolony z orzeczenia sądu. Cieszę się bardzo, że sąd tak uczyni. Po prostu tak się cieszę. Jeszcze nie chcę się wypowiadać w sposób taki dokładniejszy, dlatego że procedura nie jest zakończona. Powodowi przysługuje jeszcze prawo odwołania, jeszcze jakieś procedury będą się pewnie odbywały. Andrzej Jarmakowski, redaktor naczelny portalu internetowego progressforpoland.com, przyznał, że od wyroku sądu będzie się odwoływać. No, ja oczywiście to orzeczenie sądu uważam za absolutny skandal. Prawdopodobnie ja jeszcze nie znam pisemnego uzasadnienia sądu. Sąd oddalił moje powództwo, stwierdzając, że myśmy nie wykazali w dostateczny sposób, że pan Czuma pomówił mnie. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia ze strony sądu na 99,9% w tej chwili mogę mówić, że będziemy odwoływać się do instancji wyższej. Natomiast jeśli to nie pomoże, to sprawa skończy się w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Jedno, co chcę podkreślić z całą mocą, sąd absolutnie nie zajmował się ocenianiem, czy ktoś był agentem, czy nie. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że pozew Andrzeja Jarmakowskiego przeciwko Czumie jest bezpodstawny i w związku z tym oddalił wszystkie roszczenia. Wiadomości lokalne.